Niemal natychmiast po zakończeniu wyborów do Sejmu i Senatu rozpoczęły się przymiarki do wyborów samorządowych, które odbędą się wiosną 2024 roku. Dla wielu polityków za kilka dni rozpocznie się już kampania wyborcza. Jaka ona będzie? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, profesorem Zbigniewem Widerą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Nowa koalicja rządowa może wspólnie wystartować w wyborach. Padła już nawet nazwa potencjalna, to pakiet samorządowy na wzór pakietu senackiego. Drugi raz sprawdzi się to samo rozwiązanie? To myślę, że trzeba wróżkę zapytać, która wróży z fusów. Natomiast osobiście nie jestem przekonany, że aż tak bardzo optymistycznie należy na to patrzeć. Oczywiście jakaś inicjatywa, ale jednak wybory samorządowe, a wybory do Sejmu czy do Parlamentu Europejskiego to zupełnie inne wybory. Czasem to polityczne namaszczanie. Wychodzi na niekorzyść, a nie na wielką korzyść. A poza tym ludzie są przyzwyczajeni do tych rozwiązań, które są, ale warto ten eksperyment podjąć. Nie mogę nie zapytać o ten fenomen, z którym mamy obecnie do czynienia. Bardzo wiele osób ogląda teraz to, co dzieje się w Sejmie. Sama frekwencja, jeśli chodzi o wybory, była imponująca. Myśli pan, że to dotrwa do tych wyborów samorządowych, że ten zapał i to zaangażowanie ludzi w Polsce w politykę będzie trwało? Znaczy po pierwsze, co do oglądania, to może jeszcze jakiś czas potrwa. Młodzi ludzie są jednak mniej skorzy do oglądania długometrażowych seriali. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z, z przełożeniem tego na wybory samorządowe, a to trzeba pamiętać jednak, że to nie jest ten sam segment rynku. Że te segmenty są bardzo rozdrobnione, bardzo podzielone i jednak ludzi interesuje to, co się dzieje w Chorzowie, w Świętochłowicach czy w Olkuszu. Koszula nie, bliższe ciało. Zawsze tak było. Poza tym frekwencja wyborcza na poziomie 40, chyba 8% wskazywała na to, to mówimy o statystycznej Polsce, że jednak ludzie chodzili na wybory. No i teraz jak możemy przenieść ten serial na dół? No każdy musiał mieć swój program telewizyjny na dole i oglądać to, co się dzieje. Po drugie, ta, to jednak jest kampania, gdzie bardzo profesjonalni wszyscy działają, natomiast samorządy, a zwłaszcza te małe samorządy, bardziej się zajmują pracą niż kreowaniem wizerunku medialnego i, i to może być troszeczkę zupełnie inne przełożenie. To Pana zdaniem, jakie będą te wybory? Na pewno interesujące, jak zawsze, jak co roku. Na pewno trochę natchnione duchem tych wyborów, które były. Bardzo interesujący jednak ten kontekst włączenia się młodych ludzi. Też trudno powiedzieć, na ile, na ile ten nawyk tak świeżo wyrobiony, a zawsze martwię się o to, żeby ich politycy nie zawiedli, dlatego że już drugi raz nie pójdą. I to, to, jest, to jest ważne, żeby jednak zwracać na to uwagę. To, to pytanie, czy są w stanie się zainteresować tymi sprawami, które są lokalne. No Może z racji kultury, może z. Z racji pewnego rodzącego się nawyku. Tak, wierzmy w to, że tak się może stać. Ale nie byłbym jakiś taki dramatycznie rozczarowany, gdyby tak się nie stało. Tym bardziej, że jednak samorządy pokazują, że żyją swoim życiem. I oczywiście politycy czasem wystawiają kandydatów, którzy niewielkie mają szanse, tylko po to, żeby zaistnieć. Ale niekoniecznie jest to najistotniejsze. Z kolei Prawo, Prawo i Sprawiedliwość, tutaj będziemy szukali nieco innej formuły prowadzenia kampanii wyborczej, zapowiada nowy przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w województwie zachodniopomorskim, Paweł Szafernaker. Czy pana zdaniem to wystarczy? Oni tutaj zapowiadają, że zwrócą się w tym, żeby ustalić, jaka będzie to kampania, najpierw do powiatów, do swoich kandydatów, czyli właśnie zajdą do tej polityki niżej. To ma szansę się sprawdzić? To zawiodło w ostatnich wyborach, czy właśnie może Chodzi o to, że w wyborach samorządowych jest ważne to, żeby posłuchać e, tych ludzi, dla których koszula bliższe ciało. No szczęścia zdrowia, jeżeli chodzi o tego typu pomysły. Natomiast ja bym raczej powiedział, że w wyborach samorządowych trzeba bardziej słuchać tych, którzy są i biorą w nich udział, czyli tych, którzy są w gminach niż wierzyć w geniusz tych, którzy niekoniecznie w tych gwinach są. To skierowanie do powiatów, czy do gmin to są takie hasła powiedziałbym dosyć no, merytoryczne, aczkolwiek nie do końca praktyczne. Ja szczerze mówiąc nie widzę żadnej możliwości, żebym ostro działać z punktu widzenia polityki krajowej w samorządach, dlatego, że wybory są za krótko, za, za wcześnie. Te wybory przebiegną tak jak zawsze, jak od lat przebiegały i myślę, że manipulowanie przy tych wyborach może tylko im zaszkadzić niż, niż, niż po prostu z tego pożytek jakiś nadzwyczajny nie będzie. W takim razie pana zdaniem za Prawo i Sprawiedliwość musiałoby zrobić, żeby zaistnieć w tych wyborach? Zaistnieje tak czy tak, dlatego że raczej byłbym zwolennikiem, przynajmniej z punktu widzenia ich percepcji elektoratu, żeby wzmocnić ten elektorat, który mają. Tu nie trzeba cudować, poza tym, no, zgęsiła będzie, nie zrobisz, w związku z tym muszą być konsekwentni w stosunku do tego, co było. A poza tym też nie oszukujmy się, albo bądźmy pragmatyczni. Ten elektorat jest, on jest dosyć żelazny, konserwatywny, on jest oczywiście skupiony też troszeczkę wokół kościoła, i trzeba po prostu o niego zadbać, nie na należy opowiadać, że jakiś dramat nastąpił, bo dramat nastąpił dla tej formacji ze względu na wzrost frekwencji, a lektorat jest stały. No, ja bym tu nie darszat. Po prostu takie czasy i, i dobrze, i, i fajnie, że coś się dzieje. Czy w takim razie dla rządzącej koalicji będzie kluczowe to, jak wywiążą się z tych wyborczych obietnic w wyborach samorządowych? Ja wiem, że to e, oczywiście dotyczy Sejmu, ale czy to, jak Sejm się i Senat się z nich wywiąże, będzie rzutowało Pana zdaniem na samorząd? Ja myślę, że tak. To znaczy to, co, co premier zadeklarował, pokazując tą publikację tych stu zobowiązań, to myślę, że jeżeli to uda im się przeprowadzić, to bardzo mocno wzmocni pozycję tej formacji politycznej. Oczywiście, formacji niekoniecznie łączonej z szerszym spektrum koalicyjnym, tym bardziej, że różne te koalicje, mają wsparcie. Natomiast jeżeli rzeczywiście ta dynamika by zaistniała i pach, 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 punkt po punkcie, to wydaje mi się, że to nie ma innego ugrupowania, które dzisiaj byłoby w stanie konkurować. Jeżeli premier, a, a, a człowiek moim zdaniem wyrobiony i niekoniecznie zapatrzony w swoje korzyści, to zrobi, to na pewno jest to bardzo ważny aspekt. Myślę, że z tego wszystkiego najważniejszy. W takim razie muszę też zapytać o ten trochę zmieniający się świat. No, kampania też ta medialna polega jednak na tym, żeby wyjść do ludzi. Czy my wciąż dajemy się nabrać na sztuczki typu ilość uściśniętych dłoni czy plakat na każdej latarni, czy właśnie rozliczamy z tego, co jest zrobione, było zrobione? My się cały czas dajemy na te sztuczki, nabrać producentom odzieży, pasty do zębów i politykom. Tu, tu się nic nie zmienia. Niestety, jest trochę mniej. Niestety bardziej, dlatego że jeszcze dzisiaj jesteśmy ofiarami algorytmów big data i sztucznej inteligencji, która po prostu zmieni cały format wyborów w przyszłości. Łatwo dzisiaj wyszukać i zdiagnozować, jakie są zainteresowania. Oczywiście wybory jeszcze są te sejmowe, oddalone od. Od tych, które są w gminach, na szczęście trochę, ale to dodaje jednak możliwości manipulowania wyborcami, co jest niezwykle groźne, a z drugiej strony no, takie uprzedmiotowienie wyborcy. Natomiast co do rozliczania, to też nie. Takim przykładem jest chyba rok Chorzów w, ostatni, w, ostatni, w ostatniej sekwencji czasowej. To jednak wyborcy pamiętają pewnego typu zachowania polityków. Problem trochę w tym, że opozycja jest słaba, niemedialna, bez pieniędzy i w związku z tym nie jest tak naprawdę poważnym partnerem, jeżeli idzie o gminy. No naprawdę musiałby nastąpić cud, albo ten prezydent, który jest, a te kadencyjności długie to pokazują, no musiałby bardzo narozrabiać, żeby go zmienić. To też jest ważne. Ważny aspekt w wyborach nie należałoby go trywializować. Czyli rozumiem lepsze znane piekło niż nieznane niebo? Trochę tym kluczem cały czas? A gdyby, głosujemy. Tak, gdyby tak pięknie literacko się do tego odnieść, to byłbym zwolennikiem owego eksperymentu. Ale jednak ludzie mają swoje przyzwyczajenia, poza tym prezydenci mają swoje mechanizmy, potrafią robić remonty w odpowiednich okresach czasu, są przekonywujący. To jednak jest bardzo poważny, często bardzo profesjonalny organizacyjnie zestaw ludzi i narzędzi, którzy potrafią sobie poradzić, a, a tak jak powiedziałem, no, opozycja może tam krzyczeć na ulicy albo w mediach społecznościowych, że coś nie działa. Nie chcę przez to powiedzieć, że to jest oczywiście karygodne, wręcz przeciwnie, to też pokazuje, że ten kontakt jest potrzebny, ale wydaje mi się, że jest jeszcze czas na to, żeby, żeby tą formułę odpowiedzialności zwiększyć. No poprzez chociażby to, że partycypacja społeczna w zarządzaniu w samorządach jest kiepska, ponieważ samorząd się raczej o to nie starają, a, a hasło piękne, cudowne i wtedy byłoby jeszcze jaśniej w tym momencie, tak? Jak nie dać się zmanipulować w zbliżających się wyborach? No nie dać się zgłupieć, to znaczy myśleć spokojnie, rozmawiać, już może bez emocji, bo jednak te ostre spory polityczne i ten dramat, który się przez te ostatnie lata odbywał, on, on tak bardzo samorządowych wyborów nie dotyczy. Tu łatwiej znaleźć wspólnego prezydenta albo mniej się pokłócić, przynajmniej przy wigilijnym, nie daj Boże, stole. Natomiast myślę, że to jednak jest pewnego rodzaju refleksja i, i powiedziałbym, potrzeba. Proszę zwrócić uwagę na to, że podstawowym zadaniem samorządu jest zaspokajanie potrzeb wyborców. No jeżeli teraz skonfrontujemy swoją potrzebę i potrzebę bieżącą i potrzebę rozwoju, co daje mi miasto, no to wtedy jestem w stanie się w tym azymucie złapać po prostu, jeżeli chodzi o przekonanie, a z drugiej strony, no też to fajne, bo przy okazji można powiedzieć to, co, co zrobiłeś ty dla samorządu, jak kiedyś powiedział pewien prezydent amerykański, tak? To też warto zobaczyć, co można zrobić. Też myślę, że duża rola organizacji pozarządowych, żeby takie formaty polityczne trochę bardziej, jakby to powiedzieć, ułatwiać mieszkańcom. To są fajne wybory. To są dobre wybory, to są wielokrotnie wiarygodne wybory. Warto iść na te wybory, dlatego że one są już takie bardziej nasze, nasze śląskie też i nasze szczecińskie i wszyscy ci, którzy tam wymyślają. Natomiast no, myślę, że, że ta radość powinna być taka, żebyśmy jednak też wiedzieli, że coś nas dobrego czeka. Pana zdaniem samorządowcy nauczyli się na tych wyborach już trochę. E, jak działać? Jak działać, tak, bo na przykład <noise> zastanawiałam się, jeśli chodzi na przykład o edukację, no zbliża się niż demograficzny. Tak pojawiła się na przykład groźba zamykania szkół. Wydaje mi się, że po tym, jak kiedyś kampania wyborcza zbiegła się z zamykaniem szkół, już żaden Aha. samorządowiec sobie bez olbrzymich konsultacji i porozumienia ze społeczeństwem na to nie pozwolił, więc wydaje mi się, że może samorządowcy też uczą się i wyciągają lekcje. Znaczy, nie uczą się, jeżeli chodzi o strategie, które powinni budować. To nie jest nic nadzwyczajnego, że uczniów będzie mniej czy więcej. Dane demograficzne są takie, że można to przewidzieć na wiele lat do przodu. I myślę, Myślę, że tego myślenia strategicznego, poza taką sztampą strategii gminy, którą wszyscy mają no zresztą na podobnych zasadach, bo to się często przeenterowuje, zmieniając trochę gminy już od warsztatu patrząc. To na pewno to brakuje. I tu więcej rozwagi i, i tak naprawdę pożytku. Natomiast jeżeli chodzi o to, czego się uczą, to nie, nie chcę personalizować, byłoby to może mało eleganckie, ale kiedyś pewien prezydent wymyślił sobie taki pomysł, że przed głównie kościołami, ale nie tylko postawił billboardy, gdzie poproszeni architekci pokazali mu te kwartały miasta za jakiś czas, jak one powinny wyglądać. I wtedy wszyscy wychodząc wiedzieli, no, popatrz, tak pięknie będzie nasza dzielnica wyglądała. Oczywiście to się nie stało, nieszczęście, mimo że prezydent pewnie miał dobrą wolę, ale to pokazuje, że można się nauczyć marketingu politycznego, takiego na etapie samorządowym, lokalnym, niekoniecznie przez algorytmy, no i trochę tej wyobraźni użyć i poszukiwać. Myślę, że też za mało się w samorządach poszukuje tych zagranicznych wzorców, które są już przetestowane. Czyli Pana zdaniem wciąż w tym marketingu politycznym w Polsce, w samorządzie bardziej sprawdza się jednak to, co zrobili, niż taki tak zwany PR? Ja jestem zwolennikiem jednak uczciwych polityków, zawsze mówiłem, że moim wzorcem był Mazowiecki, który był fajnym politykiem wiarygodnym. I myślę, że są tacy prezydenci, wieloletni czasem prezydenci, którzy są po prostu normalnie wiarygodni. I to jest najlepsza przepustka do polityki. Jeżeli się już nie jest taki, jak sobie możemy wyidealizować i pokazać wielokrotnie przykłady takiego działania, no to wtedy trzeba troszeczkę kombinować. I, 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 i myślę, że ci, którzy, Kombinują, to niech im po prostu nie wyjdzie. Wtedy zostaną ci, którzy są wiarygodni, i to będzie dla wszystkich mieszkańców naszych gmin najlepsza rzecz, która ich może spotkać na wiosnę. Jesteśmy mniej naiwni jako A, wyborcy? Nie. Myślę, że nie. Poza tym jesteśmy silnie zmediatyzowani. Nie wiadomo, co nam na TikToku wyskoczy za pięć sekund w tym momencie. Nie wiadomo, co znajdziemy na Facebooku. Nie wiadomo, czy na Facebooku nie będziemy mieli do czynienia z botem społecznym, który manipuluje jako automat, a nie jako człowiek. Niestety dostaniemy od teściowej narzeczonego, od chłopaka czy koleżanki z klasy smsa, wiesz, może głosuj na tego, a to nie musi być wcale ta osoba, to może być bot po prostu, który to robi. Na etapie wyborów samorządowych, przynajmniej w nie tych wielkich, ważnych gmin, w których odgrywają się poważne kampanie wyborcze, to nas jeszcze nie czeka, ale warto wiedzieć, że tak może się zdarzyć, dlatego że, że tak świat to skonstruował. Brexit jest najlepszym przykładem, że tam czterech dżentelmenów przy komputerach załatwiło cały Brexit, a politycy dalej myśleli, że należy chodzić z plakatami i rozdawać ulotki, no i się trochę zawiedli, co po niektórzy. Także ta technologia w przyszłości jest warta. Rozważania, ale tak jak powiedziałem, no, ja bym raczej traktował to święto wyborów samorządowych, czy wybory samorządowe raczej jak święto, takie lokalne, taki fajny festyn, gdzie jesteśmy w stanie powalczyć o swoje piaskownice, drogi, no i bezpieczeństwo, bo to zawsze warto. Myślę, że to jest doskonała planeta. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Bardzo Pani dziękuję. Szanowni Państwo, dużo optymizmu, wszystkiego dobrego, pięknej pogody i dobrych wyborów. Moim Państwa gościem był profesor Zbigniew Widera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.